Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. W poprzednim odcinku udało nam się... Jakby to w sumie nazwać? Udało nam się sprawić, że w całym kraju Hyrule, w całym świecie tutaj, na całej mapie wystrzeliły z podłogi takie jakby wieże czy coś takiego. Nie wiem, jakby to inaczej opisać, bo jest takie niezwyczajne. Tak jakby włączyliśmy pewien mechanizm, który sprawił, że na całym świecie tutaj pojawiły się takie wieże. I każda ta wieża jest... znaczy każdy obszar ma swoją własną wieżę. I możemy na tych wieżach tak jakby sobie zaktualizować mapę. Dostać mapę aktualnego obszaru. Czyli będziemy musieli takie wieże częściej badać, częściej się na takie wieże wspinać. To może się okazać problematyczne, bo popatrzcie jakie wielkie one są. Jak skoczę stąd, to zginę. W każdym razie, w ostatnim odcinku pojawiło się coś nowego, czyli to. Albo tego wcześniej nie było, albo wcześniej tak w oczy nie wpadało. Może tego światła wtedy nie było. Spróbujmy zejść na dół i to zobaczyć. Tutaj są kamienie, chyba będę musiał tutaj zeskoczyć tedy. Ui! O! Było blisko. Dobra. Ostrożnie. Hop! Jest! Uwaga, tylko się nie zabić. Takiej dobrej wytrzymałości w nogach też nie mam, że się nie połamie, kiedy na niej wyląduję. Okej, już jestem... No, jestem już na samym dole, to mogę już sobie normalnie skoczyć. Hop. Co to było? Oj Boże! To jest... Co tu się za zagadka dla nas powstała? Wieże jak ta... nagle wyłoniły się z ziemi na całym kraju. To tak jakby... coś... co sobie drzemało, nagle się obudziło. Jeśli nie masz nic przeciwko temu pytaniu, czy działo się coś dziwnego, kiedy byłeś na górze? Słyszałem głos. A więc słyszałeś głos. A czy rozpoznałeś ten głos, który słyszałeś? Nie. Rozumiem. To naprawdę niefortunne. Z pewnością miałeś dobry widok na... ogólnie na zamek. Na tą... Na tą złośliwą aurę, która otacza zamek. Tą aurą jest Calamity Ganon. Jak można to nazwać? Calamity Ganon. Ganon, ty. Kataklizm Ganona. Albo plaga Ganona, coś takiego. No, nazwijmy to na razie kataklizmem Ganona. To kataklizm Ganona, który 100 lat temu sprowadził królestwo Hyrule w ruiny. Nagle się pojawiło i zniszczyło wszystko, co stanęło na jego drodze. Wiele niewinnych ludzi straciło tutaj swoje życie. Na stulecie symbol naszego królestwa, zamek Hyrule, służył jako więzienie dla zła, ale ledwo to utrzymuje tam. Zło zbiera swoją moc i siłę na moment, kiedy będzie mogło znowu zaatakować cały kraj. Przygotowuje się na moment, który nastąpi, kiedy będzie mogło, zapanować znowu nad wszystkim. I ten moment prawdopodobnie zbliży się szybciej niż myślimy. Muszę cię zapytać, ty, dzielny młodzieńcze. Czy masz intencję, by ruszyć do zamku? Oczywiście. Tak myślałem, że to powiesz. Ale tutaj, na tym odizolowanym miejscu, na tej
odizolowanej wyżynie. Na tym płaskowyżu i odizolowanym. Jesteśmy otoczeni przez strome klify. Bez zejścia na dół. Jeżeli spróbujesz zeskoczyć na dół, cóż, żadna śmierć nie byłaby bardziej pewna. Albo nawet bardziej głupia. Oczywiście, jeżeli masz taką paralotnię jak moja, to już inna historia. Paralotnia? O, wzbudziłem twój interes, co? No cóż, to chyba jasne, że nie zejdę stąd na swoich własnych, albo nie schodzę stąd na swoich własnych skrzydłach, prawda? Bez obaw. Zgodzę się na oddanie tobie mojej paralotni, ale nic nie bez wymiany, nie za darmo. No to zobaczmy. Co powiesz na to, na małą wymianę? Pewien skarb, który się znajduje tutaj w okolicy, za moją paralotnię. Odizolowany płaskowyż. Nowe zadanie. Okej, okay, questlog. Zaraz zobaczymy. Chodź no, pokażę ci coś. Okej, okay, co my tutaj mamy takiego? Po tym, kiedy zeszliśmy z wieży, stary mężczyzna powiedział ci, że Hyrule zostało zniszczone 100 lat temu, przez kataklizm Ganona. Czy tam katalistyczny Ganon, czy coś takiego? Można by to tak nazwać? Ma ktoś jakiś pomysł, jak to można przetłumaczyć? Calamity. Bo tak odmiany, żeby Ganon był jako osoba w tej nazwie, jakoś mi za bardzo to nie wychodzi. Może ktoś z was ma pomysły. Słyszałeś głos, który pochodził z Hyrule. Ale nie możesz się tam dostać, dopóki nie będziesz miał paralotni. Staruszek powiedział ci, że odda ci paralotnię w zamian za skarb, który jest schowany tutaj gdzieś niedaleko. Okej. Okay. Czyli dostaniemy w końcu lotnię za chwilę. Tylko staruszek musi dostać swój skarb. Okej. Okay. No to powiedz mi, o co tutaj ci chodzi teraz. Gdzie mam znaleźć ten skarb? Widzisz tą strukturę tam? Ta, która się tak świeci takim dziwnym światłem? Tak, już wcześniej zwróciłem na to uwagę. Zaczęła się świecić tak całkiem niedawno. Wtedy, kiedy te wieże wyłoniły się z podłogi. Pomyślałbym, że to miejsce może być... Albo raczej... Z pewnością to miejsce ukrywa jakiś skarb, nie myślisz tak? Nie uważasz? Ten skarb za paralotnie. Myślę, że to całkiem uczciwa wymiana. W porządku, staruszku. Tak, wiem. Dziękuję. Swoją drogą... no, i tak chciałem tam iść, więc pójdzie dobrze. Możemy to zbadać też dzięki niemu. Będziemy musieli pójść dookoła, bo nie będę tutaj raczej sobie pływał. Swoją drogą chciałem powiedzieć, że wcześniej, kiedy staruszek był jeszcze przy ognisku, mogliśmy do niego zagadać i on nam wtedy powiedział, jak się gotuje, albo... Nie powiedział nam, jak się gotuje, tylko powiedział, że gotowanie jest przydatne. Że gdy się gotuje, to wtedy... Jedzenie jest smaczniejsze i tak dalej. Nie wiem, czy zapomniałem to przeczytać, czy nie, bo wiem, że jak grałem prywatnie, to przeczytałem, ale... No cóż, nie wiem, jak to było tutaj z Let's Playem. Dlatego chciałem o tym wspomnieć teraz. Jedzenie, które się piecze jest, czy tam gotuje, jest o wiele lepsze, smaczniejsze i bardziej pożywne i w ogóle. I regeneruje więcej życia. Okej, załatwiliśmy ich. Teraz skrzynka powinna się otworzyć. Ciekawe, co tutaj będzie. Bokobo, wezmę sobie. Nie będę wszystkiego brał, bo nie mam tyle miejsca, ale strzały oczywiście zawsze trzeba wziąć. Ale tych łuków mam tyle i dostanę ich pewnie jeszcze więcej, więc... Nie chcę mi się też zawsze ich wyrzucać. Na razie mam wystarczająco rzeczy. Albo Cobin Horn przyda się do takich medycyn i tak dalej. No to pokaż, co my tutaj mamy. Travel Sword. Przecież mam. Wybaczcie, byłem rozkojarzony, bo przed chwilą ktoś do drzwi zadzwonił. Ale dokładnie to miałem na myśli teraz, patrzcie. Mam teraz za dużo broni i nie mogę zabrać kolejnej. Za dużo gównianej broni i nie mogę zabrać tej trochę lepszej. Niby szkoda. I muszę zawsze to wyrzucać. No ale cóż.
Może te posiadanie dużej ilości broni się przyda dla takiego większego bossa, kiedy wiele broni będzie się psuło. Właśnie to mi się nie podoba, że mamy tyle broni, mamy jedną dobrą broń, nie możemy jej cały czas używać, tylko myślimy sobie, że z bossem pójdzie dobrze, bo mamy dobrą broń, ale ta broń gdzieś w połowie albo nawet na początku się psuje. I wtedy co zrobisz? Muszę być tą gorszą bronią. I wtedy jest możliwość przegranej. To mi się nie podoba. Nie, mam nadzieję, że to jeszcze zostanie polepszone w DLC albo w update'ach nawet. Bo to jest dla mnie wielki minus. To mi zabiera wiele przyjemności w grze. Ale myślę, że jednak będę mógł się do tego przyzwyczaić w końcu. No dobrze, zobaczmy. Kapliczka Oman Au. Albo shrine. Kapliczka albo świątynia. Myślę, że bardziej lepiej było nazywać to świątynią, bo ma takie podziemia. A kapliczka to dla mnie raczej jest tylko taka mała ta... taki mały ołtarzyk, coś takiego. Ciekawe, dlaczego to się świeci. Żeby wyglądało ładniej, prawda? Jako, że weszliśmy, jest teraz niebieskie, a nie żółte. No, żebyśmy wiedzieli, gdzie byliśmy, a gdzie nie. No to wchodzimy. Ty, który wkraczasz tutaj do tej świątyni, jestem Amon Au. I służę bogini... coś tam, coś tam. Próba magnezu. Chwila, nie mogłem tego przeczytać do końca. Ale on coś tam mówił jeszcze o tym, że że poddaje nas próbie dla bogini. Ma pewnie na myśli boginię Hylię. No i dobrze, to jest ta właśnie... jedna z nowości tej właśnie Zeldy. Nie ma tutaj już wielkich świątyń, ale za to jest wiele takich małych świątyń, które są krótkie, ale które mają swoje własne zagadki i tematy. No to zobaczmy, co tutaj najpierw zdobędziemy. Jakąś tam umiejętność zapewne. Ten system z tymi łzami jest całkiem fajny. Pasuje to bardzo do oka, jako że oko jest tutaj tak jakby logiem rozpoznawczym Shika. To pewnie oko prawdy. I nasza pierwsza umiejętność, którą widzieliśmy też na trailerach. Mamy tutaj 6 takich umiejętności, które będą nam... no będą bardzo przydatne. Będą one nam zastępowały niektóre itemy. Na przykład tutaj mamy magnes. Nasza pierwsza umiejętność polega na tym, że możemy dzięki naszemu urządzeniu... podnosić przedmioty, które są z metalu. Proszę bardzo. I możemy nimi ruszać. Dzięki temu możemy zrobić strasznie dużo. Możemy budować nawet mosty, możemy tutaj przenosić różne rzeczy. No ale zobaczymy. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, czy to są jakieś odzwierciedlenia gwiazd, czy coś takiego. Mi to bardzo przypomina gwiazdy, albo raczej te horoskopy i tak dalej. No patrzcie. Widzicie, jest zbudowany jak taka zwykła świątynia w Zeldach. Na przykład w Ocarina of Time, tutaj z taką kanalizacją, trochę takie zejścia i tak dalej. Tylko że jest strasznie mała. W maksymalnie 10 minut można ją przejść. Jeżeli się... jeżeli nie jest to zbyt trudna, to powiedzmy tak, jeżeli to nie jest to aż tak trudna świątynia. Przynajmniej te pierwsze można tak w 10 minut przejść. Jeżeli się trochę skupi. Jak się zna, to można je o wiele szybciej przejść, ale ja tutaj też trochę tak przeciągam, żeby wytłumaczyć niektóre rzeczy. No dobrze. Tutaj są to kamienie, po których nie można skaczeć, patrzcie. Jakbym chciał tutaj nawet wejść, to nawet się nie wespnę tutaj, tutaj też nie. To jest właśnie coś takiego, nie możemy się tutaj wspinać. Normalnie moglibyśmy się na takie miejsca wspinać, ale pewnie one są jakoś tak... strasznie gładkie, że nie można z tym nic zrobić, dlatego tutaj się przyda umiejętność. Można tutaj zrobić coś takiego. A, proszę. Wszystko zepchnąć, powiedzmy tak. No i proszę, jesteśmy już dalej. O nie, patrzcie. Zabiję mu mamę i teraz mnie ten maluszek chce bić. Okej, ochrona? To co teraz? Czy zdołam go zniszczyć mieczem? Chodź tutaj, mały, chodź. Oh, holy. Holy?
Molly! Bam! O nie, zaraz wybuchnie. A, przeżyłem to. Oczywiście to dla nas nic nowego. No to zobaczmy teraz. Tutaj musimy przejść na drugą stronę. Ale tutaj nie doskoczymy, jak już mówiłem. Potrzebujemy mostu. No tak, ten przykład przed chwilą nie został przeze mnie wypowiedziany bez powodu z tymi mostami. Naprawdę musimy tutaj zbudować most. Mianowicie tutaj mamy, jak widzicie, taką metalową rzecz. Nie wiem, czy można by też wziąć te z drugiego pokoju, ale to jest wiatrak tutaj już o wiele bardziej praktyczne, że jest obok nas. I proszę, pup! Chodź. Oczywiście mamy też pewien zasięg, który musimy mieć. Odległość, którą musimy mieć od tego danego przedmiotu, żeby ta umiejętność działała. Jak jesteśmy za daleko, nic nie moglibyśmy zrobić, dlatego też tamtych wrot nie moglibyśmy otworzyć, gdybyśmy stali tu. Patrzcie, musimy podejść trochę bliżej. Jak namierzamy i jest żółte, to wtedy możemy zrobić więcej. I proszę bardzo. Bam! Komnata tajemnic została otwarta. I to jest koniec. Tak szybko można skończyć właśnie takie świątynie. Ciekawe, jaki prezent tutaj na nas czeka. Być może harpun czy coś takiego. Witaj, staruszku, ty tutaj mieszkasz? Ty od zawsze tutaj jesteś? Udowodniłeś, że jesteś prawdziwym bohaterem. Jestem Amon Au, ten, który stworzył tą próbę. Jestem pobożnym tym. Ach. Mnichem i tak dalej. Służę naszej jestem pobłogosławiony i służę Hylli. Z twoim przybyciem moja misja się skończyła. W imieniu bogini Hylli pozwól mi, żebym dał ci ten prezent. Proszę, przyjmij ten Spirit Orb. Spirit Orb to jest kula duszy, tak można by to przetłumaczyć. Ale ja będę mówił Spirit Orb, bo ta polska nazwa mnie strasznie przez gardło źle przechodzi. I to jest ten skarb, o który tutaj przyszliśmy. Spirit Orb! Jest na nim nawet znak tego. Pewien tajemniczy znak, który być może niektórzy z was mogą znać, prawda? Prezent, który dostaliśmy, albo nagroda za pokonanie próby. Niech bogini będzie z tobą. Te teksty tak szybko znikają, że nawet często nie mogę ich przeczytać. Ale wcześniej mówił, że jego zadaniem jest tutaj danie prezentu tym, którym uda się przejść próbę. Jako że my tutaj przeszliśmy tą próbę, to no udało się, bo on czekał na nas w sumie, żeby dać nam ten orb. Żeby nas wynagrodzić i tak dalej. O proszę, gdzie jest dziadek? Gdzie jest dziadek? Przyleciał sobie. Tak szpanuje tą paralotnią, póki jeszcze ją ma. Wygląda na to, że dostałeś Spirit Orb w swoje łapy. Skąd wiedziałeś? Paraglider, please. Jasnowidzenie. O, a być może po prostu coś takiego, coś podobnego, może coś w tym stylu. Gdy ludzie stają się starsi, coraz ciężej zauważyć ich oczom oczywiste rzeczy, które są bezpośrednio przed nimi. Ale jednak niektóre rzeczy, które są ukryte, są często najbardziej oczywiste. No ale może nie dla każdego. Ho, 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 ho. Pojawienie się tych, albo wyłonienie się spod ziemi tych wież i obudzenie się tych świątyń. Wszystko to ma związek z twoją tablicą Shika, którą masz tu przy sobie. Paralotnie, proszę. Co masz na myśli? Minęło trochę czasu, od kiedy zobaczyłem tablicę Shika. Dawno, dawno temu starożytny lud, starożytne plemię, znane jako Shika, mieszkało w tych krainach. Ich wielka siła, albo wielka siła ich wiedzy, ich mądrości, uratowała królestwo nie raz i nie dwa.
Ale ich starożytna technologia zniknęła, albo przynajmniej tak gadają. To interesujące. Pomyśleć, że coś takiego mogło przetrwać w... ukryte w środku świątyni. Takie świątynie można znaleźć wszędzie, na całej mapie całego kraju. Są porozrzucane wszędzie, po całym kraju. Na tym płaskowyżu jest tylko... Oprócz tego są tutaj jeszcze trzy. Przynieś mi skarby wszystkich trzech i wtedy dostaniesz moją paralotnię. Co? Ale przecież umowa była inna. O, wydaje mi się, że zmieniłem swoje zdanie. Jestem pewien, że nie będzie to żadnym problemem dla takiego energetycznego młodego człowieka jak ciebie. Jako, że czuję się dzisiaj bardzo hojny, to nauczę cię też sztuczki, jak znaleźć świątynię. Sztuczka, która pozwoli ci łatwiej znaleźć świątynię. Najlepiej jest rozejrzeć się po całym obszarze z największego punktu widzenia, punktu widoku. Zobaczmy tutaj. Co powiesz na to, żebyś znowu wydrapał się na szczyt tej wieży? Żartujesz? Chyba naprawdę żartujesz. Oho, ho, ho. Obawiam się, że nie, ale nie martw się. Nauczę cię jeszcze innej małej sztuczki. Podzielę się wiedzą o niej z tobą. Jak będzie, dzięki niej będziesz mógł się szybciej przemieszczać. Spójrz na swoją mapę. Widzisz te niebieskie ikony? Pokazują one różne miejsca, w których już byłeś. Na przykład... te podziemia, w których się obudziłeś, świątynie, w której przed chwilą byłeś, oraz wieże. Możesz szybko między nimi podróżować przy pomocy Sheikah Slate, przy pomocy twojej tablicy Sheikah. Albo przynajmniej słyszałem o tym coś takiego. Nie wiem, jak dokładnie to działa. Dziękuję bardzo. No to naszym zadaniem jest teraz robić jeszcze... ukończyć jeszcze trzy takie świątynie, które są tutaj ukryte. No i najłatwiej będzie, jak wejdziemy na sam szczyt wieży i rozejrzymy się. I za chwilę pokażę wam nową sztuczkę. No dobrze, możemy to wypróbować. Tutaj mamy jeszcze jakieś wspomnienia. Tutaj naprawdę nie wiem, co to jest. Bo w moim zapisie, nawet jeżeli już wyszedłem w prywatnej grze, z tej wyżyny jestem już w całym, w normalnym świecie. Nie mam już cały świat dla siebie. To i tak jeszcze tego nie miałem. No dobra. Ale to nie była mapa. Gdzie tutaj mamy mapę? Czekaj, mapa była chyba tu, prawda? Nie, to nie była mapa, tu była... się trochę zgubiłem teraz. Inventory, system... Inventory, adventure log... się trochę zgubiłem. Tu jest mapa. Okej, w porządku. Po drugiej stronie. No to gdzie idziemy? Na wieżę! Travel! I to jest genialne. Wiele innych gier, co prawda, już to miało od wieków, ale... jak już mówiłem w pierwszym odcinku, wiele rzeczy, które dla innych gier są normalne, kiedy widzi się je w Zeldzie, w grze od Nintendo i tym bardziej w Zeldzie, to jest to naprawdę rewelacja. Dla niektórych, dla ludzi, którzy nie są fanami Nintendo, nie są Zeldy, powiedzą sobie, znam to. Ale ktoś, kto jest fanem Zeldy i zawsze znał inną Zeldę, inne gry, inny styl gry, będzie tutaj tym zachwycony, chyba że nie lubi tego. Ale tyle nowości, tyle praktycznych rzeczy, które normalnie nie były potrzebne dla serii, ale tak fajnie ułatwiają to wszystko. No dobrze. Stąd można zauważyć teraz wszystkie miejsca, gdzie są świątynie. Ja już zobaczyłem nawet dwie. Tam i tam. Popatrzcie, teraz mamy nawet zegarek na dole. Jest 18:35 w świecie gry. I na dole jest pokazana też jeszcze pogoda. No i mamy też temperaturę, zimno czy ciepło, prawda? To też będzie ważne później. Gdzie jest słońce? Tam jest słońce. Patrzcie, jak fajnie się to odbija tam. W każdym razie, pomyślicie sobie, no tak, jesteśmy teraz tutaj i widzimy te całe świątynie. Ale to będzie strasznie męczące, zawsze tutaj wracać i sobie zapamiętać, w którym kierunku iść. Można by sobie wyobrazić, że zawsze stąd trzeba będzie się zorientować i albo na kartce sobie napisać, gdzie co jest. I sobie wtedy w tamtym kierunku zmierzać, ale nie, jest strasznie wielkie ułatwienie. Popatrzcie, tutaj, kiedy sobie przybliżymy, lornetką tak jakby, ręka mi się trochę trzęsie przy tym, bo jest to na ruchowy. Kontroler. Możemy tutaj sobie zaznaczyć. Proszę, tutaj czerwony.
Gdzie jest kolejny? Chwila. Tam było... Tam. I tam jest też kolejna wieża. Ale chyba to nie należy do tego miejsca, nie. I tutaj będzie niebieski. A gdzie jest trzecia? Czyżby gdzieś tutaj na dole? Tak, tam w labiryncie. To pamiętam jeszcze. I proszę, mamy wszystkie zaznaczone. I co o tym myślicie? Teraz na mapie mamy znaczniki. Normalnie możemy dać 5 takich znaczników, możemy je... wkładać i wyciągać. Możemy je stawiać i zabierać. I mamy też jeszcze więcej znaczników na mapie. Na przykład jak wejdę sobie tutaj na mapę, mamy też... Poza tymi znacznikami mamy też znacznik miecza, łuku, tarczy, gotowania i tak dalej. To się strasznie przyda. Ale te świecące się są o wiele lepsze, bo łatwiej je widać rozpoznać na mapie. Wow! I co do tych mieczy, to nie wiem tutaj, czy one też się pokazuje na mapie, czy jakoś inaczej. Przekonamy się jeszcze. Link, tylko się nie zabij tutaj, proszę. No to gdzie pójdziemy najpierw? Powiedziałbym, że pójdziemy do żółtego. Tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. Gdzie rozwaliliśmy tego jednego robota. Jest tam jeszcze jeden robot, a może nawet dwa. Możemy go też rozwalić przy pomocy tarczy od razu i wejść tam do tej świątyni. O ile się nie mylę, dostaniemy tam bomby, a bomby będą bardzo przydatne dla exploringu. Dla exploringu, nie exploringu. To jest trochę dziwne, trochę to dziwnie zabrzmiało. Co dostajemy przy czerwonym? To już nie pamiętam dokładnie. Wiem, jakie umiejętności są, ale nie wiem, co jest w którym. Wiem tylko, że tutaj przy tych żółtych, przy żółtym, tutaj są, dostaniemy bomby. To pamiętam, bo to było ostatnim, co dostałem. A przy drugich nie wiem nawet, przy którym byłem pierwszy, a przy którym ostatni. Teraz, o właśnie, nadeszła noc, albo wieczór jeszcze, bo jeszcze nocy nie ma. I rozwaliliśmy sobie miecz. Mój Boże. Możecie znikać. Pieprzaj. Szkielety można rozwalić, ale... A, trzeba im głowę rozbić, kiedy ci padają. No, wieczorem pojawiają się inni przeciwnicy i w nocy. Ale nie są to te fajne szkielety jak w Ocarina of Time, niestety. Które wyglądały trochę jak dino, jak takie dinozaury, albo jak te szkieleto-coopery z Mario. Nie, tutaj są też inne szkielety. Ale też nie wyglądają źle, trzeba przyznać. No chodź, mały, chodź. Nie. Bło. Zaraz będzie ogień. Jak się ich pozbyć? Mój Boże, co za męcząca pokraka. Och, fuck. To nie zawsze tak ładnie działa. Teraz się też trochę przycięło, taki dziwny, po takim dziwnym kątem stałem. Mam nadzieję, że ten problem, który pojawił się w poprzednim odcinku, że dźwięk z gry, tak jakby w połowie filmu był trochę spóźniony, że to się już tutaj nie pojawi. W poprzednim odcinku przynajmniej udało mi się to naprawić, że przy cutscenach było to inaczej. Bo jeszcze raz specjalnie nagrałem cutsceny. Ale tutaj... Nie, mam nadzieję, że wygląda lepiej. Chwila, program mi się jakiś włączył. Ej! Nie OBS, nie chcę cię... aktualizować. Ignorujmy to. I grajmy dalej. No to co teraz? To ten tutaj wstał, prawda? Tak. Chodź tu, mały gnoju, mała ciapo. Kapciu! Ach, nie udało się. Dobra, spróbujmy przynajmniej stąd uciec. Ach, o Boże. To było teraz strasznie bliskie. No właśnie tutaj. Zabawne jest to, że tutaj jest... Miejsce, gdzie można rozwalić kamienie przy pomocy bomb. Ale musimy się tutaj wspiąć, bo tutaj jest dopiero świątynia, przy której dostaniemy te bomby. Znikaj! Zawsze pamiętaj, żeby rozwalić czaszkę, bo inaczej będą cały czas przeszkadzali nam. Bokoblin arm. To już szkielet bokoblina? Okej. Mogę sobie to nawet wyobrazić, że to był szkielet bokoblina. Kiedy będziemy mieli bomby, może będzie nawet łatwiejsze dla nas pokonywanie robotów. Okej, bo się zastanawiałem nad tym, czy to nie jest problematyczne, kiedy jak aktywujemy świątynię,
że będzie niebieska i wtedy pójdziemy gdzieś indziej i po jakichś 2 tygodniach wrócimy sobie tutaj i nie będziemy wiedzieli, że tej świątyni wcale nie ukończyliśmy, bo jest cała niebieska. Nie, jednak wygląda na to, że kiedy nie jest świątynia ukończona, to jest na górze żółta, a tutaj niebieska, gdy ją aktywujemy. To jest przydatne. No naprawdę, gdybym na przykład, gdyby jakaś świątynia była dla mnie za trudna i bym poszedł sobie gdzie indziej w świecie i podróżował i później bym zapomniał, że właśnie ta świątynia tutaj nie została zrobiona przeze mnie i bym musiał sprawdzać wszystkie. To jest akurat plus, że pomyśleli o tym. Tak, miałem rację, tutaj będą bomby. Jestem Jabba G i w imieniu bogini Hilly ofiaruję ci tą próbę, albo podejmę cię tej próbie. Próba bomb. Świątynia Jabba G. I tutaj dostaliśmy od razu dwie umiejętności. W sumie są to dwie umiejętności w jednym. Jedna umiejętność postawia bomby, a druga tak jakby te bomby daje im eksplodować. Takie zdalne sterowanie, można by powiedzieć. No to zobaczmy, co my tutaj mamy. I tutaj znowu jakieś takie znaki runiczne czy coś takiego. Jestem naprawdę ciekaw, co one wskazują. Okej. I detonate! Burn! To jest coś pięknego. O ile się nie mylę, tutaj coś było, prawda? No tak, musimy te bomby zawsze naładować. Trzeba tutaj uważać. Ciekawe, czy będzie kiedyś jakiś upgrade, przy którym będziemy mogli... musieli mniej czekać, a będziemy mogli dawać 2 bomby naraz, czy coś takiego. Zobaczymy. Traveler's Claymore. Ach, jak zwykle mój inventory jest pełny. Drop. Bo to jest bardzo fajna broń, muszę przyznać. Zaraz wam pokażę. Jest to broń dwuręczna. Patrzcie. Coś pięknego. Mogę sobie rzucać. Oh fuck. O nie. O, to była najgłupsza śmierć wszechczasów. To nie może być prawda. Nie wierzę, że to zrobiłem. Continue. Mój Boże, nie. No i zaczynamy całą świątynię od nowa. Bo jak zginiesz świątyni, to zaczynasz od samego początku. Skip, to już widzieliśmy. Szkoda, że nie można wszystkiego skipnąć. Swoją drogą, te bomby wyglądają całkiem fajnie, jako takie niebieskie. A nie, czekaj, nie muszę tego brać. Okej, rozumiem. Pierwszy raz, że zginąłem w świątyni. Ale wydawało mi się, że muszę wszystko robić, tak jak widziałem to przynajmniej na gameplayu. No dobra, miecz też mam. Okej, nie muszę wszystkiego znowu robić. Znaczy, muszę wszystko robić, ale nie muszę zbierać znowu wszystkiego, co zebrałem już. Okej! I taki niebieski wybuch to jest takie fajne. Jako, że niebieski jest też jednym z moich najbardziej ulubionych kolorów. To prawda, ja nie mam ulubionego koloru, ale mam moje bardziej lubiane kolory i te mniej lubiane przeze mnie kolory. Ech. Takie trochę niebezpieczne. Ale niebieski jest właśnie jednym z tych, które bardziej lubię, niż mniej. Nej! O, i tak trafiło. Świetnie. Muszę powiedzieć, że mi wcale nie będzie brakowało tych wielkich świątyń w Zeldzie. Wielu ludzi uważa te świątynie za najlepszą rzecz, która ogólnie w tych grach jest. Ale moim zdaniem, świątynie same w sobie były tym, co w Zeldzie najmniej potrzebowałem. Mimo, że niby są one tym, co najbardziej reprezentuje tą serię, oprócz samych postaci i muzyki. Mi właśnie takie mniejsze tutaj o wiele bardziej pasują. Takie mniejsze, fajne zagadki, trochę jak w Portalu. Nie ma tyle nerwów, nie ma tyle gubienia się i tak dalej, jak na przykład w wodnej świątyni w Ocarina of Time. To prawda, było wiele zarąbistych świątyń, no cóż, może będzie mi to później tego brakowało, ale na razie tak... Są świątynie, które lubiłem i których będzie mi brakowało, bo chciałbym na przykład jeszcze wiele takich fajnych świątyń, ale... Świątyń samych w sobie nie będzie mi brakowało. Będzie mi akurat brakowało tylko tych fajnych świątyń.
Nie wiem, czy nadążacie nad tym. Co wy ogólnie uważacie o świątyniach w Zeldzie? Może pomyślicie sobie, Geralt, co to za fan Zeldy? Co za głupotę on gada? Świątyń nie lubi, co to za człowiek? Ech. No niestety już tak jest. Jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem świątyń. A jak już powiedziałem, są wyjątki, ale sam pomysł ze świątyniami był co prawda fajny, ale... Niektóre świątynie za bardzo mnie już męczyły, że muszę przechodzić tam dużą świątynię. No takie właśnie małe tutaj mi się o wiele bardziej podobają. No i oczywiście będą też... Te tutaj są to prawda krótkie, ale będą też już... Z tego co słyszałem, będą dłuższe. To co prawda tutaj w kilka minut można skończyć, ale będą też trochę dłuższe świątynie. I trochę też cięższe i tak dalej. To będzie takie wyrównanie. Zamiast 8 dużych świątyń jest chyba 116 małych. I są opcjonalne. Okej, zobaczmy. Wii! I udało się. Ciekaw jestem ogólnie, po co to jest. Czy to ogólnie ma nam tylko pokazać, co możemy zrobić? Że tutaj można te bomby tak rzucać? Taka demonstracja, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi? Całkiem możliwe. Ale mówiąc o tym, że nie ma świątyń, to chodzi tylko naprawdę o te same świątynie podziemia. Zapewne coś takiego jak zamek Ganondorfa w Ocarina of Time będzie. I takie walki z bossami i tak dalej, takie miejsca, przez które trzeba się przebić. Chodzi o te same świątynie same w sobie, bo świątynie i takie miejsca, które trzeba było normalnie przejść, to było co innego. Były co prawda podobne, ale dla mnie akurat były to zawsze dwie inne rzeczy i chyba dla twórców też. Świątynie to raczej wyglądają w ten sposób, z zagadkami i tak dalej, ale to przebijanie się w jakichś fortecach i tak dalej, przez wielu wrogów i tak dalej. Jak na przykład ta forteca w Wind Wakerze. Takie rzeczy zapewne będą. Spodziewam się, że tak będzie właśnie gra wyglądała. No dobrze. Czy oni zawsze mówią to samo? Tak, w imieniu bogini Hylli tutaj proszę o to Spirit Orb. Oj, ty mój bohaterze. No, dziękuję bardzo, możesz mi go dać. Podaruj mi go. Żegnaj. Niech bogini... Niech bobini będzie z sobą. Niech bogini Hylia będzie z tobą. Ogólnie to u niektórych ludzi już poczułem parę razy zdziwienie, kim jest bogini Hylia i tak dalej. Bo wielu z nich znało tylko Nairu, Din i Farore i się dziwili, he? A kim jest Hylia? Czwarta boginia, he? Się dziwili. No cóż. Tak to już bywa. Ale ja wam teraz nie będę to mówił, bo to może być też spoilerem dla niektórych innych gier. Nie będę wam tego tematu teraz za bardzo wyjaśniał. Ale mamy teraz bomby. I kolejną świątynię, którą załatwiliśmy. I moja śmierć jest zaznaczona na mapce. Wiecie co, ludziki? Powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. Albo przynajmniej... Wiecie co? Teleportuję się do... Świątyni Czasu? Mogę się teleportować do Świątyni Czasu? A tutaj korok zaznaczony jest. Tutaj do Shrine of Resurrection. Tu się teleportuję i tam zaczniemy w następnym odcinku dalsze exploring. Trochę na pewno znowu sobie badamy tutaj tereny. Oraz pójdziemy do dwóch następnych... świątyń. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przeszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie, ludzie. Niech się tylko załaduje. Ekran ładowania też jest fajny z tym napisem tutaj. No właśnie. Na razie. Cześć.